Witam w Homeworldzie Deserts of Karak. Misja z bazą Galsien. Po zniszczeniu Ahsoki, Kapisi i Sakala przechodzą do ofensywy. O, zobaczymy. Cóż to będzie za ofensywa tej siódmej misji. Nie traćmy więcej czasu i zacznijmy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. No tak, jesteśmy więcej tutaj. Tu chyba było to... Teraz, czy to było... Tu było to pole surowców. Nie? Tu po lewej stronie. Tutaj żeśmy zmierzyli się z Ahsoką. A teraz jesteśmy bardziej w prawo poszliśmy, tak? I tutaj jest kolejne złoże surowców spore. Czyli tutaj jest ta baza, tak? Z tego, co opisało. Jest taki poranny odcinek dla mnie trochę, więc dlatego mogę tak brzmieć trochę sennie, może tak powiem, ale tak się trafiło. No, może trochę kawy się napiję i zaraz odżyję, nie? No. Dobra. Z wraku Ahsoki pozyskaliśmy artefakt, który poddaliśmy diagnostyce. Zaawansowany system chłodzenia, który Galsien wykorzystywali, by znieść upały panujące w sercu pustyni, jest niepodobny do jakiejkolwiek technologii opracowanej przez naukowców koalicji. Udało mi się połączyć go z naszym systemem kontroli temperatury, dzięki czemu możemy przesłać dodatkową moc do broni i opancerzenia, a jednocześnie zwiększyć zdolności naprawcze i zasięg systemu wprowadzenia ognia. Nieźle. Odkryliśmy też istnienie bazy wojskowej Galsien na obrzeżach Morza Wydm. Tuż przy niej trwają działania wydobywcze. No dobra. Będziemy działać według planu, jaki sprawdził się podczas ataku na Ahsokę. Sakala zaatakuje przeciwnika i wycofa się, odciągając jak najwięcej obrońców. Następnie wkroczy Kapisi, zakończy operację wydobywcze Galsien i zaatakuje bazę. Czy Sakala robi za bait, tak? Znowu, a my spróbujemy ich załatwić w tym czasie. No dobra, no ten plan się jak na razie sprawdza, tak? Więc skoro się sprawdza, no to... Jeszcze raz go zróbmy. Kolejny wrak, zobaczcie. Wow. Flagi Galsien. Spójrzcie na skalę tej operacji. Muszę wydobywać zasoby z tego wraku od lat. Wyobraźcie tylko sobie, ile artefaktów, ile wyników galsjańskich badań zgromadzonych jest w tej bazie. No, niezła baza. Wszystkie jednostki przygotować się do walki. Wow, ale wielki budynek. Wygryto bogate złoże surowców. Natychmiast rozpocząć działania wydobywcze. No nieźle, podoba mi się to. Zainstalowano systemy chłodzenia pozyskane z Ahsoki. Rejestrujemy znaczący wzrost rezerw mocy. O to chodziło. Dobra. Więc tak, zwiększymy sobie pancerz. Zwiększymy sobie systemy. O, tak zrobimy. Wszystko po trochu, nie? Jeszcze tylko tak. Dział techniczny. Nie. Nie dział techniczny, tylko artefakty chciałem zobaczyć, jakie mamy, ale dobra, to zaraz. Teraz tak. To są railguny na dwójeczkę. Jest jedynka. Opancerzony pojazd jeden potrzebuje. No dobra. Okej, dobra. A co tu jest? Wieża kontroli wieżyczek. Wieżyczki! O, ciężka wieża Galsien, zobaczcie, mają wieże. No dobra. No tutaj są małe złoża. A, zaraz. Zaraz. Tutaj jeszcze pojadę. Są dwa ekstraktory. Proszę podążać. Lekki pojazd bojowy, okej. Lekki pojazd bojowy. Okej, wyprodukował mi ten ciężki pojazd? Tak. Okej. Dobra, Kapisi tu. Zabezpiecz obszar wykopalisk, dobrze. Rachel to tutaj jest moim tym, no. To jest tank i w ogóle nie.
Więc będziemy je używać. Jak najbardziej. Dobra, wydobywać mi to wszystko. Tutaj też. Trochę się tak obawiam, nie? Tak zostawiać krążownik produkcyjny, dobra. Obawiam się trochę tak zostawiać bez ochrony, nie? Tą jednostkę. Ten krążownik, znaczy, tak bez ochrony go zostawiasz. Trochę się obawiam, ale myślę, że nic mu się nie stanie, chyba co? Chyba nic mu nie będzie, dobra. Myślę, że w sensie, że go nie widzą, pewnie się nim nie będą interesować za bardzo. Dobra, tutaj proszę railguny i ostrzelamy ten krążownik produkcyjny, który tu jest. Te wieżyczki jeszcze są, zobaczcie ile ich jest, nie? Mnóstwo tego jest. Tak z ciekawości czystej, a mógłbym zhakować... krążownik produkcyjny, nie? Ja tak się zastanawiam. Dobra. No i dobra, nie, no poradzimy sobie, bez problemu. Zobaczcie. O, railguny, dobrze, tłuc. Patrol zauważył naszą obecność. No dobra. Z danych czynników wynika, że w jego skład wchodzą ciężko zbrojne jednostki walczące z salami powietrznymi i naziemnymi. Broń EMP gotowa do użycia, pora na test polowy. Tak? Okej, okay. Wycofuję się do głównego kompleksu. No tutaj to już bez problemu. No dobra, mnie zastanawiają te wieżyczki, nie? Ale zobaczymy. Sakowanie, naprawa, uruchomienie zagłuszacza EMP. Rejsze, wracasz. Tutaj dymek. Cofasz się. Dobra. Dobra, dymek. No i dobra. Spokojnie, Rachel, to nic nie będzie. Dobra, może zacząć się cofać, a wy tu wchodzicie i robicie masakrę, nie? Z tymi railgunami. O, proszę, proszę państwa, pięknie. Piękna robota, dobra. Rachel, tu. To jakich mam weteranów, nie? Ten już ma jakoś poziom 5, o matko. No tak, wycofują się do wnętrza bazy, tak? O, jeny, tu wydobywają, trzeba ich powstrzymać, nie? To moje, kurde, całe tutaj. Zdobyliśmy przyczółek na terenie wykopalizmy, ale ciężkie wieżyczki blokują nam drogę. Mają ograniczoną widoczność i linię ognia, ale są świetnie opancerzone i zbrojne w pociski o dużym kalibrze. A to niedobrze, że duży kaliber. Rachel powinna znaleźć się w bazie, należy obejść wieżyczki. Frontalny atak zakończy się ciężkimi stratami. No dobra, a ja myślę, że mam na nie sposób. Te ciężkie wieżyczki są sterowane przez centralne wieże kontroli, czyli te. Zaatakowanie wież kontrolnych za pomocą pulsu EMP powinno czasowo obezwładnić wieżyczki. O właśnie, tak się spodziewał. Użyj EMP Rachel na wieżyczkach kontrolnych, dobra. Ale ja mam też inny pomysł, wiecie? A gdybyśmy tak zhakowali wieżę kontroli, jeżeli możemy. No nie? A jakby tak zhakować wieżę kontrolną? Mówię, o ile jest to możliwe, nie? No. Dobra, tu się trochę obawiam. Piąteczka, dobra. Dobra, no Capici to sobie może tu stać, nic nie będzie Capici. Tylko teraz tak, o tutaj. Wysokowydajny radiator, wzmocnienie kadłuba krążowników. No dobra, fajne te artefakty mamy. Uruchomienie broni EMP. Wieżyczki obezwładnione. No dobra, uda nam się to zniszczyć? Dobra,
Jeszcze, że to nie będzie zbyt długo trwało. Wow, 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 ja to swoich uszkadzam. Czy jest friendly fire? Myślałem, że nie ma. Ale dobra. Na szczęście nikogo nie straciłem. Dobra, mimo wszystko spróbuję to rozwalić. Te główne siły ja wolę trzymać tutaj. Dlatego... Okej, już wieżyczki zaczęły działać znowu. Dlatego ja wolę trzymać tutaj, ponieważ... no nie wiem, czy mnie zaatakują czymś mocnym. Jeżeli mnie zaatakują czymś mocnym, to ja wolę być gotowy i... No. Ja wolę być gotowy do obrony, o, że tak powiem. No i dobra. Nie no, trochę trwa jednak to obezwładnienie tym EMP. Chyba Rachel już nie będzie potrzebna. Ekstraktor, dobra, tam wszystko mam. Dacie radę to rozwalić, czy nie? Mam nadzieję, że wystarczy wam czasu. I dobra. A, no i super, no to teraz jeszcze wieżyczki. Krążownik? Rozwaliliśmy krążownik, ale ja nie mam pojęcia gdzie i co. No dobra, okej. Okay. Ona nie działa, tak? No i super. No to możemy sobie tak w nią strzelać i doświadczenie nabijać lekkim pojazdom, które będą dość przydatne, myślę, nie? Dobra, tu chyba zazwyczaj musiałem 4 wysyłać, nie? Te ładunki. Więc damy 4. Dobra. No i o to chodziło. Dobra. Bliżej. Salvagery. Ekstraktory. O, dobra. Czekajcie. Rachel. Ty, nie, nie. Kurde, cofaj się. Chyba ekstraktora stracę. A może i nie? Dobra. Tak, straciłem Salvagera jednego. Dobra. Ekstraktor nowy. Dobra, to jest reszta, to już sobie poradzimy, nie? O. Za pomocą railgunów. Proszę bardzo. No i super, nie? Zobaczymy, co to za artefakt, nie? Zobaczmy, co to jest. Optymalizacja kosztów jednostek długodystansowych. O kurde, czyli tańsze railguny, tak? Tak? Chyba, nie wiem. Nie widzę jakiejś różnicy, ale... No zobaczymy. No dobra. I teraz ja mam pomysł. A jeżeli nam się udałoby zhakować tą wieżę kontroli, o ile jest to możliwe, zobaczmy. Może tamtędy pojedziemy, co? Jeżeli to jest możliwe, oczywiście, tak jak mówię. Nie wiem, czy to jest możliwe, zobaczymy. No tutaj... Sygnał organizacyjny jednostek opuszczający główny kompleks. Aha, czyli kolejny atak robią, no dobra. Kapisi to sobie może tutaj, o, podjechać. Po czemu nie? A Rachel zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się uda zhakować to wieżę, nie? Tylko najpierw się tutaj ustawmy. Ciężka wieża, zaraz tą zniszczymy. Może jakieś doświadczenie zdobędą, nie? I tak dalej, dobra. No i bardzo dobrze, tutaj, proszę.
Zobaczmy, mam taki pomysł, no nie? Zniszcz wieżyczki chroniące wykopaliska. Jak to nie mogę? No trochę obrywa Rachel, niestety. Nie mogę? Dobra, czyli chyba jednak nie mogę, co? O, dobra. O. Kurna. Dobra, cofamy się. Bo wieżyczka zaczęła do nas strzelać. O, właśnie, o to chodziło, dobrze. No, wreszcie nam przeszkodzili trochę w tym ataku. Ale ta wieża kontroli już została uszkodzona, nie? Konkretnie. Dobra, czyli mamy jeszcze tutaj dwa wraki. Okej. Okay. No to bardzo dobrze. Tylko proszę wszystko naprawić i zaraz możemy ruszać, nie? Dobra. Okej. Jedziesz. Wyłączysz to impulsem. No nie mogę tego sakować. Dobra. Ej, zaraz. Kurna, no. Nie. Ja nie mogę, dobra. Trudno. Mówi się trudno. I jedzie się dalej, tak? To jest na takim wzniesieniu, nie? Kurde. A teraz tak. Tu? Kapisi, czy jesteś w stanie tu jakoś podjechać gdzieś tu? Zobaczmy. Ciężka wieża, no i dobra. Musimy działać szybko, żeby zabezpieczyć kompleks. Już nie wiem, jak zakończyła się akcja adwersyjna Sakali. Okej, ma zacząć gromadzić informacje, no dobra. Tak, radzi wysłać krążowniki wsparcia obok do Rachel. No to dobrze, no, niech będzie. To masz za problem. Znowu się zaczęło z AI coś dziać, jak w Arfie? O, no potrzebuję 4 ładunków. Dobra, jeszcze jeden, okej. O, dobra. Kurna mać, no, żebym stracił railguna. Cholera, znowu. Proszę bardzo, tacy jesteście mądrzy, to sobie tak zrobimy, o. Tutaj się ustawię. Ale ty się rusz, gościu, no. O, to chodziło, dobra. Nie możesz tam wjechać, tak? Really?
O to chodziło, tak to się robi. Dobra, cofamy się. Excuse me, what are you doing? No, come on, no. No patrzcie, no utknął. Ja pierdzielę. A, nienawidzę takich rzeczy, no. Że przez takie pierdoły traci się jednostki, bo kurna utknęli sterowanie się im popieprzyło i dupa. Nienawidzę czegoś takiego. Okej. Okay. Nie lubię tracić jednostek z doświadczeniem, o. Pancerz, zasięg broni, kapitan zasięg broni 100%. O, żeż ty, ale to będzie mocne. Railgun, który napierdziela z dwa razy większej odległości, nie? Masakra to jest. Dobra. Dobra, jeszcze. Nie wystarczy. Znowu? Kurna mać, w kółko. Dobra. No, szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Do Sakali to oddasz. Czyli znowu oddział Garcien rusza. I teraz tak. Chyba lepiej będzie zaatakować z tej strony. Tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek... Zaraz, tutaj bym dwa impulsy puścił, jeden tu, jeden tam. Może od prawej będzie lepiej, wiecie? Tędy może. Ale nie, bo oni nas atakują z tej strony. Czyli powinienem z tej strony atakują, żeby mi carriera nie zniszczyli, nie? Optymalizacja kosztów krążowników, kurde, dobra. Dobra, smoke. Dobra, ale bez problemu się udało, nie? Okej, spróbujemy wyeliminować to pierwszą grupę, nie? Dobra, tu, jedyneczka też. Trójka niech stoi, piątka podąża. Dobra, oczywiście, że będą mnie atakować. Dobra. Okej, centra kontroli, zaraz rozwalimy to centrum kontroli. A potem zajmiemy się wieżyczkami, bez większych problemów, nie? Okej, znowu. Okej, dobra. Okej, znowu atakują. Czy się kurna zaczęli tutaj rozchodzić? Masakra, nie? Po prostu. Dobra. Dobra, wy też, ty też chodź. Ty ziomek też. O, tutaj sobie będziecie wydobywać spokoju, nie? 20 tysięcy, spoko. Optymizacja kosztów krążowników. Właśnie stopić to można pomocą przy... Okej, okay, dobra. Tak, takie rzeczy, okej. Okay. No już są blisko, nie? O, właśnie, już są. Receiving. It's a straight shot. Go! Strike craft destroyed. Fire EMP.
No niestety, Galsianie, ale kurde, mas mam robaczki. Dobra. Teraz trzeba tą wieżę zdezaktywować. Really? To Kapisi, dobra, Kapisi się tu nie przedrze, nie? Ale mógłbym naokoło, co? Pojechać? No naokoło mógłbym. Naokoło bez problemu. No i dobra, już wydobyliśmy wszystko, co się tylko da, nie? Tak, wydobyliśmy wszystko, co się tylko da. Okej. Wy do Kapisi macie tutaj. O, tak trochę się boję zostawiać Kapisi tak bez ochrony. Mogę rzecz tędy jakoś. O kurna, to nie mogę w ogóle. Musi tam stać, no dobra. Dobra. Znowu, okej, okay, znowu Galsianie wyszli z kompleksu, dobra. Wieża kontroli wieżyczek, okej. Okay. Dobra, te wieżyczki nie stanowią problemu. Już. O, jeden znowu. Tym razem statki szturmowe. A, widzicie, oni tak na przemian robią, nie? Raz railgany, raz statki szturmowe. No dobra, no może być. Dużo was trochę, ale... ale niech będzie. Ja na takiej wydemce, tak? O, 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 o! A i to nawet celują tak, nie? W te takie słabsze jednostki. O kurde, dobra. Tutaj nie zauważyłem, że mają aż tyle statków szturmowych. Ja pierdaczę, dużo was. Czy mi się wydaje, czy railgany napierdzielają w lekkie jednostki? Ja nie chcę, żebyście napierdzielali w lekkie jednostki. Wy macie w ciężkie jednostki walić. Dobra. No. Dawać, 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 nie czekać, nie czekamy, nie czekamy. Nie czekamy, nie czekamy. O kurna, statki rakietowe, dobra, rozwalić statki rakietowe. Okej, okay. Udało się, dobrze. I znowu próbują nas zaatakować. Dobra, tym razem to będą railgany pewnie, tym razem. Tak się spodziewam, że teraz będą railgany. Czyli zajmiemy się to grupą, wyłączę wieżyczki oczywiście i... no i będzie spokój, nie? Dobra, tutaj grupa uderzeniowa musi być gotowa. Tak, railgany. I dzisiaj na przemian tak robią, nie? Jaki fire? Kurde, co ty gadasz? Dobra, teraz resztę niech się trochę podregeneruje i rozwalimy, raczej unieszkodliwimy wieżę kontrolną znowu. Tu? Proszę tu podjechać.
Kurczę, nawet mam poziom doświadczenia dla krążownika wsparcia, nie? No nieźle. No i co, i co, i co, i co? Mogę już? Dawaj, 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 no. No, come on, no. Dobrze. No i bardzo dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz atakować, 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 atakować. Znowu? Ja pierdzielę, ile? Come on, nie? Ile można, no? Ej, a jakby tak, kurde. Tak też mogę, nie? Też jakaś metoda walki, spoko. Smoke. Proszę walić w te, no. Ciężkie statki szturmowe. Nie atakować railgunami lekkich jednostek, nie? No bez przesady. O to chodziło, dobrze. No i dobra, już zostaliście udupieni, nie? Dobra, Rachel jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze musimy tutaj się, o. Dobra, teraz możemy. Enemy cruiser? O kurde. Gdzie krążownik? Tu? Gdzieś tam był krążownik. Skaner, dawaj. Aha, dobra, wszystko widzę, okej. Okay. I co? Lekki pojazd sobie jedzie przy Rachel. No dobra. Zespół naukowy wchodzi do środka. Przełem, bądź ostrożna, Rachel. Jaki jest status swojej drużyny? Raport operacyjny. Włączam podstawę wieżyczki posterunku. Baza danych Galaxian jest ogromna. Potrzebuję więcej czasu, aby ją skopiować. Aha, no dobra. Doskonała robota, informuj nas na bieżąco. Kurde. A ty co? Wywiad, namierzam galaksyjski krążownik Gwardii Honorowej w jednym z hangarów serwisowych. Możemy wcielić go do naszej floty. Krążownik Gwardii Honorowej znajduje się tutaj. Wyślij krążownik wsparcia, aby go pozyskać. Krążownik Gwardii, nieźle. Spodziewam się, że wkrótce nastąpi kontratak Galsien, chcących odbić bazy, wyeliminować podstawę jednostki Galsien i chronić pozycję Rachel. Dobra. Chronię pozycję Rachel przy wejściu, napraw galsiański krążownik Gwardii Honorowej, tak? Jest. Krążownik Gwardii. Ciężkie opancerzona jednostka główna Serafin. Obrażenia 400, wow. Railgun to jest ciężki railgun, oh shit. Kurwa mać. Uuuu, boy. Uuuu, shit. No, to grubo, nie? Mam taki sprzęcior, to. A, no kurna, znowu. W railguny mi tłuko, no. A ty się cofaj, no. Co ty robisz? Nie, to gdzie? Ja pierdzielę. Ja kurna dam moje railguny atakować. Szelak by was trafił.
Zostawili swoje źródło mocy. Z potężnej może spadać w każdej chwili. Jeszcze ty tu jest, musisz się ewakuować natychmiast. Wiecie co? Kilka sprzedam. Chyba wolę Railgana, nie? Zamiast tego. Tych niedoświadczonych, nie? O. Uda nam się, gdy... Znam znać, gdy skończymy. Dobra. Coś wam za długo idzie. Kapisi, czy nas słyszycie? Słyszymy was, Sakala, mówcie. Flota Garsin wycofała się, zmierzają w wasze strony. Nie jesteśmy w stanie ich dogonić. Straciliśmy sygnał, kapitanie. Dobra, no lecą w naszą stronę, rozumiem. Okej. Czy to krążownik oblężniczy? Garsin podzielili swoje siły na dwie grupy i zbliżają się do obrzeża głównego kompleksu. Siły opancerzone, siły długodystansowe. Tworzą blokadę wokół środka, byśmy nie mogli uciec przed eksplozją. Dobra, ale czemu musicie tak kamerę zawsze przestawiać? Oczyścić drogę, odblokować się dla rejszy. Przyjąłem krążownik Gwardii Konwy, wyposażony w ręcznie odwrócony Garyganów, wyrzuca się do przełamania blokady. Okej, dobra. Dobra, okej. Kurna mać. Dajemy w tą stronę, nie? Wolę siły opancerzone chyba. Chyba wolę siły opancerzone. Co to znaczy siły opancerzone jeszcze? Statki szturmowe. No to kurde, no problem chyba, nie? Dobra, zacznijcie naprawiać. Kurna. Okej. Przemieść flotę poza bazę, okej, stworzyć drogę ucieczki, przemówić się przez blokadę. No dobra. Okej. Dobra, musimy tylko z jednymi, tak, walczyć, okej. No to dobrze, no to poza pole rażenia i spierdzielamy, nie, tu. Kopalnie baz danych zakończone, opuszczam hangar. No i kurde, Rachel. O, krążownik oblężniczy, ciężki railgun, szturmowy railgun. Dobra. Dobrze jest. Rachel da radę, okej. Tutaj się wycofamy, w strefę bezpieczną. Rachel też. Dobra, no jesteśmy w strefie bezpiecznej, okej. Okay. To już było trochę grubo się działo w tym odcinku, no. Już było dość ostro. Oj. Dobra, mamy eksplozję w tyle. Nieźle. Ła. Rachel? Tak, słyszycie. Było blisko. Okej. Okay. Dziennik osobisty, oficer wywiadu Nathan Sijen, transportujący ekspedycyjny Kapisi. Galsien, duchy pustyni. Z każdym dniem dowiadujemy się więcej o naszych przeciwnikach. Rachel mówi, że wierzą, istnieje strasznego miejsca, w którym ich Bóg Sadżuku umieścił swój lud, by ukarać go za grzechy. Nazywają to miejsce Khartoba, pierwsze miasto. Wierzą, że ich duchowy i wojskowy przywódca Khat Sadżuk stanie się narzędziem boskiej woli i zawładnie całym Karak, gdy wejdzie do świątyni Khartoba. Czy w tych mitach kręci jakieś ziarno prawdy? Jeśli tak, to jakie? No dobra. To już była ostra nawet misja, ale tak będzie, coraz bardziej się tak będzie ostro robić, no nie? W każdym razie mamy krążownik Gwardii Honorowej, czyli ciężki, długodystansowy railgun, który napierdziela jak młot. Bardzo dobrze. No, oddziały nam awansują, zdobywamy coraz więcej artefaktów. Jest progres, nie? Robimy się coraz mocniejsi. No dobra. I gra też się robi coraz trudniejsza. No zobaczymy, co nas
co nas czeka dalej, bliżej pierwotnej anomalii, tak? Bo cały czas powoli skracamy ten dystans. No ale ja się będę w tym momencie z wami żegnał. Tak, zabezpieczyliśmy nośniki danych w bazie Galsin. Siły nieprzyjaciela zajmowały się rozmontowywaniem statków dłużej niż przypuszczaliśmy. Ruszamy do głównej lokalizacji. No właśnie, więc będę się z wami żegnał. Zobaczymy, co nas czeka w następnej misji. Do następnego. Na razie.